W regionie gości kilkudziesięcioosobowa delegacja z Demokratycznej Republiki Konga. Wczoraj rozmowy z władzami województwa i biznesmenami dotyczyły możliwej współpracy. Dziś delegacja zwiedzała nasz region. Gości w sposób szczególny interesuje współpraca dotycząca rolnictwa, górnictwa i turystyki. W planach Akademii Śląskiej, która jest głównym inicjatorem tej wizyty, jest utworzenie w Afryce Izby Przemysłowo-Handlowej. Karolina Komada. W ciągu dwudniowej wizyty delegacja Demokratycznej Republiki Konga wymieniała się doświadczeniami i czerpała inspiracje. Najbardziej interesował ich rozwój infrastruktury lub komunikacji miejskiej. Uważam, że możemy mieć polskich operatorów gospodarczych, którzy pomogą nam w ponownym rozwoju w formie partnerstwa lub z kapitałem własnym. Wszystko zależy od jakości, a także tego, co nazywam charakterem i apetytem na inwestycje, które może mieć polska strona. Jest to korzystne partnerstwo między Polakami a Kongijczykami, ale uważamy, że niezwykle ważne jest, aby był pewien apetyt i zainteresowanie. Władze Demokratycznej Republiki Konga kładą również nacisk na rozwój edukacji. Wierzą, że młodzi ludzie są przyszłością ich kraju i powinni mieć dostęp do szkolnictwa. Współpraca z Akademią Śląską ma ułatwić to zadanie. Studiuję informatykę tutaj w tej szkole. Tak, odkąd tu jestem, naprawdę polubiłam Polskę. Polska jest fajna. Zostałam też bardzo dobrze przyjęta. Studenci przylatujący do Polski otrzymują wsparcie, mają zapewniony kurs języka polskiego lub angielskiego, a dodatkowo... Każdy ze studentów ma przydzielonego tak zwanego opiekuna, który na początku pomaga zaklimatyzować się w Katowicach, na Akademii Śląskiej w Polsce, no ale również cała brać studencka organizuje spotkania integracyjne, różnego rodzaju wyjazdy, quizy, jakieś, nie wiem, nocne spotkania przy dobrym filmie. Współpraca ekonomiczno-gospodarcza pomiędzy Akademią Śląską a Demokratyczną Republiką Konga ma wpłynąć na rozwój tego afrykańskiego państwa. Rozwijający się region, młoda populacja i dostęp do surowców otworzy wiele możliwości dla polskich inwestorów.